Czemu wy kurwa piszecie, że mam coś skończyć? Pojebało was czy co? Zostawcie mu wszyscy suba, niech chłop się stara, wypromujemy go trochę, dawać. Zostawcie wszyscy mu subika, to jest jego kanał, dawać. Jak wam szkoda, to się odwdzięczcie i zostawcie mu subika, bo się chłop stara, robi fajną piosenkę. Jak wam go szkoda, to wbijajcie tutaj i zostawcie mu subika. Dobra, chłop się teraz cieszy, że go wypromowaliśmy, więc nie wiem, co wy gadacie w ogóle. Chłop się cieszy, że go wypromowaliśmy, więc nie wiem, po co wy gadacie, że ten. Wypromowaliśmy go, każdy jest zadowolony. Serdecznie z tej strony wytwórnia SB Label, halo? Halo? Jakieś jaja? Czy... Halo? Czy... Nie, tutaj jestem menadżerem, zainteresowała nas pana muzyka. Mam takie pytanie, czy jest pan w ogóle zainteresowany rozmową, czy nie? Halo? Halo, no porozmawiać możemy. Znaczy, bo ja dzwonię w takiej sprawie, że zainteresowała tutaj nas pana muzyka. Właśnie teraz będziemy zaczynać sezon SBM Starter, w którym widzę, po prostu będę szczery, widzę pana, żeby pan wystąpił w SBM Starter, tak? Halo? Czy mógłby pan na tą okazję przygotować jakąś specjalną piosenkę z teledyskiem i tak na bardzo wysokim poziomie, żeby to wszystko było? Żeby teledysk był na fajnym poziomie, z fajną aranżacją w tle i tak dalej? Pisaliśmy do pana na maila, ale pan nie odpisuje nam. A tutaj widzimy pana w SBM Starter, tak? Maila nie dostałem. Znaczy my pisaliśmy maila. Ale poważnie pan mówi... Z kim rozmawiam, bo teraz tak. Marek Łuszkiewicz z tej strony, jestem tutaj z takim zarządcą SBM Starter. Wie pan, co to jest, tak? Czy nie tak, wie pan? Tak, tak. No właśnie. No wiem. SBM, wiem. SB Mafia generalnie. No, label hip-hopowy, słuchałem no tak. Ostatnio. Tylko, że nie, my nie mówimy teraz o SB Mafii, tylko SBM Starter, tak? Z którego no. pan oczywiście może się dostać do SB Mafii, ale przez panem będzie bardzo ciężka droga. Ponieważ to się odbywa głosowaniami i tak dalej. Także jeśli pan by chciał wziąć udział w SBM Starter, bo teraz rusza sezon. Halo? Tak. Dokładnie w kwietniu rusza sezon. Jeśli pan by przygotował na tą okazję jakąś specjalną piosenkę. Ja panu podam teraz maila, gdzie pan może wysłać tą piosenkę, jeśli pan ją już przygotuje. Oczywiście ta piosenka musi być na bardzo wysokim poziomie, tak? Czyli jest pan w stanie się podjąć takiego zadania, czy nie za bardzo? Halo? Zależy... No to ja nie wiem w ogóle, no na bardzo wysokim poziomie, ja nie wiem w ogóle, jak pan ocenia mój poziom, czy mój poziom się nadaje do poziomu, który pan oczekuje, bo ja to zawsze to robiłem, że tak powiem, dla siebie i w pierwszej chwili, jak pan do mnie przedzwonił, to ja się zastanawiałem, czy faktycznie pan dzwoni, bo jak pan słuchał mojej twórczości, to nie oszukujmy się, no powiem panu szczerze, ja jestem osobą niepełnosprawną, tak? Mhm. No i powiem panu szczerze, że dosyć często dostaję takie telefony jak od pana, od różnych ludzi, którzy robią sobie jaja, bo nie oszukujmy sobie się, no moja niepełnosprawność też jest dla niektórych obiektem drwin i na początku jak odebrałem od pana telefon, to się zastanawiałem, czy to ktoś ze znajomych mnie dzwoni i powiem szczerze, do tego momentu się zastanawiam, czy ja... Znaczy nie, ja teraz mówię całkiem poważnie. No bo... Bo takie incydenty i takie telefony już miałem. Od różnych ludzi. Znaczy, i nie mogę tego właściwie, ja nie chcę usprawiedliwiać chorobą, żeby mnie pan źle nie zrozumiał. Nie. Skąd pan ma mój numer telefonu? Z Facebooka, tak? Hip-hop promotor to jest dotychczasowa, gdzie pan wrzuca piosenki, tak? Tak? Tak. Tam wrzuciłem ostatni klip, tak, na hip-hop promotor, tak. No właśnie. Wiem, jak to jest w życiu. Ale jak pan po prostu oglądał klip z hip-hop promotor, to pewnie pan zwrócił uwagę, że są ujęcia na wózku inwalidzkim. Ja przepraszam, ale po prostu ja się zdziwiłem, bo... Znaczy ja widzę... takich telefon... Znaczy ja widzę pana w SBM Starter, tak? Bezproblemowo.
nie jest łatwo. Jak nawijał Basti, życie nie jest bajką. To często... Po prostu ma pan potencjał, żeby w SBM, że tak powiem, się zaprezentować, tak? Halo? Szczerze, nie wierzę w to, co słyszę, bo zawsze mój rap i moja niepełnosprawność była obiektem drwin gdzieś tam i szczerze mówiąc, no ja jestem chętny do nagrania czegokolwiek, ale szczerze mówiąc, to ciężko mi usłyszeć, że ktokolwiek to docenił. Tak? Przepraszam, że pan tego źle nie odebrał, ja broń może nie chcę się nas poużalać, ale ciężko mi uwierzyć w to, że zostałem doceniony. Naprawdę, na początku myślałem, że pan se jaja robi. Ale no ja mogę spróbować. No dobrze, czy ja bym panu podał teraz maila? Pan do kwietnia się wyrobi? Powinienem. Znaczy tak... Znaczy to będzie miała być muzyka na bardzo wysokim poziomie, czyli pan by musiał tutaj wynająć kamery bardzo wysokiej jakości albo zgłosić się do nas na pomoc. My takim sprzętem dysponujemy. Możemy panu pomóc zorganizować teledysk. Jeśli pan tylko by to zechciał, tak? Bo jesteśmy zainteresowani panem. Hardcore, wiem to po sobie, nic złego nie zrobiłem, a walczę z wyrokiem. Znaczy, do jakiego miasta? Halo? Ja teraz dzwonię z Warszawy, ale jeśli chodzi o nagrywanie tutaj tego, to bezproblemowo. Ja nawet teraz panu mogę zrobić promocję tutaj piosenki. Pan chwilę poczeka, pan teraz włączy swoją najnowszą piosenkę. Udowodnię panu, że to nie jest żart. Po prostu. Pan ma teraz 49 polubień, tak? Mówi pan o tym klipie na... Tak, pan ma teraz 49 polubień. Niech pan zobaczy teraz, jak panu to skoczy. Tutaj puszczam promocję na naszego Facebooka SBM. Tak, zostawcie wszyscy łapkę w górę chłopowi, niech się cieszy, dawać. Zajebcie mu łapkę w górę i komentarz, że fajna muzyka czy coś takiego. Niech się cieszy, dawać. Nie wierzę, kurwa, nie wierzę. No, w tej chwili... I pan zobaczy teraz, puściłem... 87. No właśnie. Teraz już pan wierzy nam? 129. Halo? Gdzie 129? Pan odświeży sobie. Odświeży pan. Po 47. No właśnie. Teraz pan mi wierzy, że jestem z SB Mafii? Wierzę. Halo? Przepraszam. Przepraszam, że tak zareagowałem na początku, ale... I miałem przykre doświadczenia, przepraszam bardzo i ja się brawo, że nie chcę ustawić. Ale teraz pan już wierzy, tak? Słucham? Teraz pan już wierzy, tak? Tak. No właśnie. Tutaj jest Archem. 3 złote. Pan chwilę poczeka. Zadzwonisz do typa, który ma... SBM Starter, tak? Halo? Jeszcze raz pan powie. Pan to gdzieś na Facebooka wrzucił, tak? Na swoją stronę? I pan zobaczy, ile komentarzy panu przyszło od razu. Po prostu jesteśmy zainteresowani panem. Jeśli pan by chciał koncert zagrać nawet dla takiej publiczności, jeśli już pozwoli tutaj wszystko. Halo? Tak. Jest pan chętny zagrać koncert na przykład? Bo my jesteśmy w stanie zorganizować takie coś, że pan na przykład wystąpi przed jakąś gwiazdą. Na przykład będzie grała gwiazda. Pan zna może BDS-a czy coś takiego. Znaczy, to znam to mało powiedziane. Kiedyś byłem na koncercie, na którym on grał. No właśnie, niech pan teraz posłucha, niech pan teraz posłucha. Tak. BDS będzie grał koncert w marcu. Halo? Tak. I tutaj możemy zorganizować takie coś, że pan przed BDS-em, zanim BDS wejdzie na scenę, to pan zagra swój koncert. Halo? No. Czy byłby pan chętny na takie coś? No. No właśnie. Ile pan tam już ma polubień? Pan ma 164 polubienia. No właśnie. Także kiedy by pan mógł nagrać kolejną piosenkę? To jest pana kanał? Ten hip-hop promotor? Czy to nie jest pana kanał?
Pan. Nie, to ja mam swój kanał Grizzly ZMP. Ten na ten kanał to po prostu wrzuciłem, bo. Jak pana kanał się nazywa? Jak pana kanał się nazywa? Mój kanał się nazywa Grizzly. Grizzly? Grizzly Piła po prostu się nazywa ten kanał. Grizzly Piła, tak? Ja panu tutaj trochę wypróbuję ten kanał. Ile pan by chciał mieć subskrypcji na tym kanale? Pan chwilę poczeka. Zostawcie mu wszyscy suba, niech chłop się stara, wypromujemy go trochę, dawać. Zostawcie wszyscy mu subika, to jest jego kanał, dawać. Jak wam szkoda, to się odwdzięczcie i zostawcie mu subika, bo się chłop stara, robi fajną piosenkę. Jak wam go szkoda, to wbijajcie tutaj i zostawcie mu subika. Dobra, pan patrzy teraz, halo? Już tutaj poszła promocja, pan miał 89, teraz pan ma 152, widzi pan? Halo? 89. Nowy subskrybent Filip Michalski. Mhm. To pan jest? Nie, to nie jestem ja, to po prostu jakaś osoba zasubskrybowała pana. No właśnie. I jak to panu się podoba? Współpraca z nami? Pan ma już 200 w tym momencie, tak? 196 subskrypcji. Mhm. No właśnie. 204 już pan ma. Znaczy nasza grupa działa bardzo szybko, bo jesteśmy, co jest, że tak powiem, SB Mafia, tak? Proszę pana o... Halo? 207, no kurde, aż nie wierzę w to, co widzę. No właśnie. Czy to tam jeszcze dojdzie panu tam do jutra, to nawet może być 10 tysięcy, tak? Teraz pan mi powie, jaki pan klip, bo pan mówi klip na wysokim poziomie. Klip na wysokim poziomie, czyli że musi być bardzo dobra kamera, może pan się... Znaczy ja panu podam maila i pan pisze do mnie na maila, będziemy na mailu gadać, bo na dzisiaj muszę już kończyć rozmowę. Robert... Bo ja nie mam bardzo dobrej kamery, ja nie mam środków, ja się nie chcę w sumie żalać, ale ja się utrzymuję z renty inwalidzkiej, więc nie wiem, ja mogę coś tam zapłacić, mógłbym gdzieś przyjechać, ale jakby. Znaczy my to zorganizujemy, wszystko, spokojnie. A pan tutaj nagrywał z Marcinem Różalskim piosenkę? To znaczy nie, no Marcin Różalski pozwolił mi, że tak powiem, na użycie swoich wypowiedzi z wywiadu, bo do niego pisałem maila i pozwolił, i to są skrecze, a że użyłem jego wypowiedzi z wywiadu, to po prostu opisałem to w nazwie, żeby było, że użyłem jego wypowiedzi. Chciałem, żeby to było legalne, nie? Nie, że używam tak, bo sobie używam, tylko do tematyki podobały mi się jego wypowiedzi o nacjonalizmie po prostu, nie? No dobra, to ja na maila się będę kontaktował. Pan doda sobie maila do kanału. Swojego maila? Mhm. Do kanału na YouTubie, w opis pan niech da, ja będę pisał. Mam do pana numer, jak tam będę dzwonił w razie czego. Ja na dzisiaj muszę kończyć, na razie. Dobrze, 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 dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Wiecie, że ten numer podała jego siostra i ona chciała, żeby go wkręcić. Ona go zna osobiście i to jest wesoły chłop. Więc kurwa nac. Tylko, żeby on kamery teraz nie kupił? Nie no, co ty nie kupi? Wypromowaliśmy go. Z 60 subów zrobiliśmy mu prawie 300, więc wiecie. Więc co wy pierdolicie?